Witam znowu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj podczas tego filmu zapoznali się trochę z palindromem. To jest nawiązanie do zadania, które zaproponowałem Wam niedawno. Chodziło o to, żebyście się zapoznali z tym pojęciem, żebyście wiedzieli, co to tak naprawdę jest. No i żeby może niektórzy z Was spróbowali napisać taki program, który będzie rozpoznawał, czy dany ciąg znaków jest palindromem, czy nie jest. No to przejdźmy do konkretów. Tutaj już mam takie środowisko programistyczne z przygotowanym szablonem do pisania programu i wygenerujmy jakiś komunikat dla użytkownika. Na przykład Enter your words. No zacznijmy od wyrazu tylko. I co ma być, co ma się stać, kiedy wygenerowany zostanie komunikat, no powinniśmy dać użytkownikowi taką możliwość, żeby on wprowadził to słowo, a następnie powinniśmy może odwołać się do jakiejś funkcji pomocniczej, która sprawdziłaby nam, czy dany wyraz jest palindromem, czy on tym palindromem nie jest. Są jeszcze dwie rzeczy, o których musimy pamiętać. Skoro tutaj wprowadziliśmy jakąś zmienną o nazwie str, to musimy ją zdeklarować, czyli string str, ponieważ to będzie jakiś ciąg znaków. I skoro tutaj wprowadziliśmy jakąś funkcję, to ją też musimy zdeklarować przed instrukcją główną, tak żeby kompilator wiedział, co to takiego jest. String to str, czyli ta zmienna, będzie stringiem, czyli tu sobie wpisujemy, co zostanie pobrane przez tę funkcję. Natomiast co zostanie zwrócone? No, nie wykorzystywaliśmy nigdy jeszcze takiego typu boolean, który jest takim logicznym typem zwracającym albo prawdę, albo fałsz, więc to byłoby może najlepiej sobie teraz przećwiczyć. No i musimy stworzyć pewne ciało dla tej funkcji. Będziemy sobie sprawdzać po kolei każdą literkę, czy ta pierwsza literka jest na przykład taka sama jak ostatnia literka wyrazu, i czy druga literka jest taka sama jak przedostatnia literka wyrazu i tak dalej. Więc tutaj będzie coś takiego. Ten element numeracji początkowy int i będzie równy 0. I dokąd to się ma dziać? Do momentu, kiedy będzie spełniony warunek, że i jest mniejsze od długości tego wprowadzonego wyrazu. I tutaj można to zrobić w ten sposób, że dajemy nazwę zmiennej i wprowadzamy funkcję length. O, w ten sposób. Length to jest długość tego wyrazu w tym momencie. I teraz jeszcze musimy zastosować inkrementację, żeby się wykonywały kolejne zdarzenia tej instrukcji, tej pętli. I my co w środku damy? W środku stworzymy sobie jeszcze jedną instrukcję warunkową, czyli if, i będziemy porównywać ze sobą pierwszy element, pierwszą literę wyrazu. Czyli, żeby zrobić pierwszą literę wyrazu, to zrobimy str i w nawiasach takich kwadratowych wpiszemy i, czyli na początku to będzie 0. Taki ciąg wyrazów jest swoistego rodzaju tablicą. W C++ jest to dosyć proste, czyli my możemy tę tablicę, no może nie tyle porównać, ile na przykład w tym momencie zrobimy sobie wykrzyknik zrówna się, czyli dopóki pierwsza litera wyrazu, czy tam druga, czy trzecia, w zależności od tego, nie jest równa. I teraz musimy dać to, co będzie po przeciwnej stronie. A po przeciwnej stronie może być też str. I otwórzmy sobie taki nawias. I co tutaj? No długość, czyli str length. To już wiemy, jak napisać.
I teraz, no długość, właśnie, jak to jest? Na przykład wyraz kajak, który jest palindromem, składa się z 5 liter, czyli on będzie miał długość 5. Ale można byłoby powiedzieć, że w tej tablicy znaków ostatnia litera będzie miała numer 4, bo w tym środowisku programistycznym C++ liczymy te znaki począwszy od zera, co zresztą nawet tutaj macie, czyli 0, 1, 2, 3, 4, czyli kajak, literka K ostatnia będzie miała numer 4, stąd my tutaj musimy odjąć 1. No i byłoby już wszystko dobrze, ale tak jest możliwe dla pierwszej i ostatniej litery. Natomiast gdy tutaj pojawi się już druga, to tu i nasze podmieni się z 0 na 1, a tutaj byłoby w dalszym ciągu oznaczenie sugerujące nam ostatnią literkę. Chcąc ją zmniejszyć też o 1, to my cały ten zapis musimy wstawić tutaj do nawiasu i odjąć jeszcze, odjąć i. Ja tutaj to źle zrobiłem, bo to jest tu chyba, ale to tak mało praktycznie widać, czyli minus 1, self length minus 1, o teraz mamy chyba dobrze, if powinno być, najwyżej będziemy szukać błędów. Jeśli to, to co mamy zwrócić? To mamy zwrócić fałsz, bo jeśli pierwsza literka nie jest równa ostatniej, to już od razu wiemy, że to nie jest palindrom, czyli wpisujemy sobie false. I możemy sobie tę funkcję zamknąć, tą instrukcję warunkową, przepraszam, zamknąć i wpisać, co w przypadku, kiedy tutaj ta instrukcja się nie sprawdzi, to zwrócimy true. No i już mamy tak naprawdę pierwszą część tutaj powinniśmy jeszcze dołożyć taki nawias klamrowy, żeby można było wiedzieć, gdzie się zaczyna instrukcja for i gdzie ona się kończy. No i już powinno być dobrze. Tylko teraz tak, my wprowadzimy sobie jakieś słowo i przejdziemy do funkcji, ona zwróci nam prawdę lub fałsz. No i co w zależności od tego? Tutaj też powinniśmy w tej instrukcji głównej, w funkcji głównej powinniśmy wstawić jakiś warunek, jakąś instrukcję warunkową. Jeśli efekt tej funkcji isPalindrom jest prawdziwy, to wtedy wygeneruj napis na ekranie, jaki? No, że to jest palindrom. Czyli po prostu palindrom. Dajmy sobie wykrzyknik, średnik. A co w przeciwnym wypadku? Else. W przeciwnym wypadku wygenerujmy napis is not palindrom. W ten sposób. I tak przygotowany program, no jeśli nie popełniłem jakichś błędów, zaraz się przekonamy, a jest ich dużo. Tutaj po pierwsze jest coś takiego, że nie domknąłem nawiasu. Popatrzcie, dwa otwierające to i dwa zamykające. Sprawdźmy jeszcze raz. I jeszcze mamy deklarację. Error. Sprawdźmy 25. Myślę, że mamy tutaj za dużo o ten jeden nawias, no bo zwróćcie uwagę, tutaj, ponieważ tylko była jedna instrukcja, to tak naprawdę domykający nawias instrukcji if nie jest potrzebny. On może się pojawić
Tutaj jako domykający dla fora. No i tutaj byśmy sobie to zamknęli. Sprawdźmy działanie i wpiszmy na przykład kajak, palindrom. A teraz zróbmy jeszcze jakiś inny wyraz, na przykład informatyka is not palindrom. No i sprawdźmy jeszcze może jeden jakiś wyraz, na przykład radar. Radar też jest palindromem i on rzeczywiście nam tutaj generuje to dobrze. Jest wszystko w porządku, ale gdybyśmy już chcieli wpisać na przykład jakieś zdanie, no to nam się nie uda, dlatego że wpisując tutaj Ala ma kota, it's not palindrom ok, ale gdybyśmy wpisali na przykład wyraz Ala wzorcowo owoc rozlewa, co, zwróćcie uwagę, też jest rozwala, przepraszam, rozwala, co też, zwróćcie uwagę, jest palindromem, jeśli będziecie czytać od końca, to jest dokładnie takie samo znaczenie, jak od początku. Ala wzorcowo owoc rozwala, a on nam tu pokazuje, że to nie jest palindromem. I teraz nasze zadanie jest, żeby jednak też pokazał, że to może być palindromem. Podsuwam wam problem. Tutaj już podczas tego filmu mam trochę mało czasu, to będę kończyć. Postaram się powiedzieć, jak wykonać tę małą poprawkę do tego programu w następnym filmie. Ale może zanim otworzycie ten następny film, to spróbujcie sami popracować nad tym, jak stworzyć taki program, który będzie potrafił również sprawdzić, czy to nie jest palindrom, nie na podstawie wyrazu, ale na podstawie całego jakiegoś zdania, jakiegoś wyrażenia, składającego się co najmniej z kilku wyrazów. Tutaj będzie jeszcze kilka barier, które będziecie musieć pokonać. Zapraszam do oglądania następnego odcinka.